Hej, jestem Alek, #Alek. Urodziłem się w Warszawie, gdzie się wychowałem i dorastałem. Od 3 lat z aparatem w dłoni przemierzam tutejsze ulice, starając się odkrywać za każdym razem to miasto na nowo. Fascynują mnie podwórka tutejszych kamienic, przestrzenie, jakie kryją w sobie po zajrzeniu do ich środka i spojrzeniu w górę, tak zwane studnie. Ulubioną jest ta przy ulicy Sienkiewicza, która skrywa w sobie kontrast pomiędzy starą i nową architekturą. Kolejnym przykładem jest również odnowiona kamienica przy Alejach Jerozolimskich. W każdej próbuje uwidocznić ich piękno poprzez symetrię i padające światło. Czasem jednak nie spoglądam w górę, a w dół. Stąd wzięło się zamiłowanie do kałuż. Boisko przy ulicy Foksal od zawsze wydawało mi się idealnym miejscem do wykorzystania naturalnego odbicia. Uwielbiam też ogromne przestrzenie, wszystko to, co sprawia, że człowiek staje się dosłownie mały. Idealnym przykładem jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, którego architektura za każdym razem robi na mnie ogromne wrażenie. Szczególnie warto zwrócić uwagę na monumentalny hol stanowiący pewnego rodzaju wyrwę w budynku. Zapraszam na mój Instagram.